Dzień dobry. Dzisiaj chwili w trudnych czasach i może okazja, żeby się zastanowić nad szerszymi problemami finansowymi, problemami społeczności, w której żyjemy. Żyjemy dość skromnie w tej chwili, ale warto niemniej się zastanawiać nad tymi problemami. Finanse po finansjaryzacji. Co jest finansjaryzacja? Finansjaryzacja to jest wzrost ilości kredytu emitowaną jako pożyczki asekurowane. W systemie kredytowym kredyt jest, wzrost kredytu pochodzi nie z depozytów, nie z wkładach ludzi do banku, tylko że te wkłady są tworzone przez pożyczki. I przeważnie to są pożyczki asekurowane długoterminowymi obligacjami. I w ten sposób kredyt się rozmnaża. My to nie widzimy, bo na ogół my takich kredytów nie bierzemy. Najwyżej ktoś zabiera, gospodarstwo domowe zabiera pożyczkę asekurowaną na mieszkanie, albo na domie, albo na jakieś nieruchomości. Ale w rynkach finansowych to się robi, używając długoterminowe obligacje. I to jest zależne od płynności rynku kapitału. Rynku kapitału w sensie rynku długoterminowych obligacji. Czemu? Bo to płynność tego rynku decyduje, jaka jest wartość tych obligacji i do jakiego procentu tej wartości bank może bezpiecznie pożyczać pieniądze. Więc to jest płynność, to jest po prostu ile pieniędzy, ile środków płatności ludzie albo instytucje przynoszą do rynku kapitału, żeby kupić obligacje. Źródło obecnej finansjaryzacji jest w wzroście płynności rynku kapitału w ostatnich dekadach XX wieku. To znaczy w latach 80. i 90. był taki wzrost, olbrzymi wzrost płynności. I to się skończyło na końcu stulecia w pęknięciu banki internetowej w 2001 roku. To był taki pierwszy wskaźnik stałego braku płynności na rynku kapitału. Tylko że na ogół ludzie tego nie zauważyli, że jest taki brak, aż do 2008 roku, kiedy zaczął się kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych, olbrzymi kryzys finansowy, upadek Lehman Brothers. I co było zrobione, żeby przeciwdziałać tego kryzysu, to było wejście banków centralnych na rynek i zakup obligacji długoterminowych przez banki centralne, tak zwane quantitative easing. To był początek takiego uzależnienia
rynku kapitału od banków centralnych. I w tym sensie uspołecznienie rynku kapitału, bo teraz to jest państwowa instytucja, która w zasadzie prowadzi taki rynek, prowadzi ten rynek. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest bardzo podobne do sytuacji w latach 30. Tylko że w latach 30. to się odbyło w sytuacji ogromnego kryzysu gospodarczego, masowego bezrobocia. I wtedy rząd amerykański wymagał od wielkich koncernów, żeby inwestowali w gospodarce w zamian za wsparcie na rynku kapitału. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych Ministerstwo Finansów, Treasury Department oraz Federal Reserve organizowała dla korporacji emisję swoich obligacji. I to jest coś, co było normalnie to jest funkcja banków inwestycyjnych. Ale jest podobna sytuacja w sensie, że bank centralny musi tam być, bo bank centralny musi upłynić rynek, żeby taka korporacja mogła emitować, sprzedać swoje nowe obligacje. W latach 30. wymagano od wielkich koncernów, że w zamian za takie wsparcie będą inwestować w produkcję, w inwestycje rzeczywiste, a nie po prostu traktować taką płynność, którą dostają od banku centralnego jako dar społeczeństwa. I to się odbywało nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale we Francji, we Włoszech, w różnych innych krajach, w Polsce też. Niestety dzisiaj traktujemy system finansowy, jakby był skarb koronny gospodarki. I nikt nie zadaje pytanie, do czego są te skarby, jaka jest funkcja tego systemu. Możemy albo traktować ten system jako bezużyteczny skarb, albo zadać pytanie, na czym polega sprawny system. W moim zdaniu taki system sprawny, sprawny finansowy system powinien wspierać płynność realnych inwestycji, długoterminowych inwestycji prywatnych, ale także wspierać operacje finansowe rządowe. Czemu? Bo jednak w tej sytuacji finansjaryzacji myśmy ominęli olbrzymi kryzys finansowy, olbrzymi kryzys gospodarczy, depresję powszechną przez to, że rząd działał, ale
rządy potrzebują w takiej sytuacji wsparcia od banku centralnego. I niestety w Unii Europejskiej, zwłaszcza w Unii Pieniężnej Europejskiej, nie ma takiego wsparcia dla operacji finansowych rządu. I nie wymagano od korporacji, które korzystają z tego płynności na rynku, płynności stworzonej przez banki centralne, nie wymaga się od wielkich koncern inwestycji prywatnych. Jest bardzo widoczne, że na przykład, że w Anglii, nawet w Europie, nawet przed obecnym kryzysem wirusowym była nie tylko stagnacja gospodarcza, ale także ta stagnacja była powodowana przez brak inwestycji. Nie tak jak wielu ekonomistów krytycznych uważają, że to jest coś związane z niskimi zarobkami pracowników. Niestety zarobki pracowników są za niskie i ta sytuacja się pogorszyła w ostatnich tygodniach, ale to nie jest źródło tego problemu. Źródło tego problemu to jest spadek prywatnych i rządowych i publicznych inwestycji. I to trzeba zmienić, to trzeba finansować wzrost tych inwestycji i wymagać od korporacji i od rynku kapitału, że będą wspierać takie inwestycje. Dziękuję bardzo.